Cześć, z tej strony Paweł z mediteusz.pl. Witam Cię serdecznie w drugim Q&A dotyczącym Roku Zdobywcy. Cóż to takiego Rok Zdobywcy? Otóż to program ogólnorozwojowy, który rusza 1 października 2024 roku. Wspólnie z Łukaszem Gotowiczem przez pełnych 12 miesięcy będziemy spotykali się w poniedziałki i piątki tylko po to, Naby podrzucać patenty, skill, game changery, techniki i wszystko to, co pozwoli zmienić ludzkie życie na lepsze. Wyjść z deficytów, osiągnąć, zdobyć i wszystkie te rzeczy, które zazwyczaj niejednokrotnie w ludzkiej głowie są jakimiś abstrakcjami, że tego się nie uda, nie chcę, nie mogę i tak dalej. 12 miesięcy zmian, 12 miesięcy coachingu, 12 miesięcy hipnotycznych transów, 12 miesięcy zmian życia na lepsze. A dzisiaj odpowiem na kolejne pytania, które spłynęły licznie do mojej mailowej skrzynki. Które wszystkie traktują o roku zdobywcy? Więc zamień się w słuch, jak jeszcze nie wiesz, czym jest rok zdobywcy, zapraszam na rokzdobywcy.pl. A tymczasem zapraszam na odpowiedzi na pytania, które zostały przysłane do mnie mailem, właśnie w sprawie roku zdobywcy. Będę posługiwał się kartką. Pierwsze pytanie: Czy mogę oglądać, uczestniczyć z mężem, żoną w roku zdobywcy? No, oczywiście, że tak. My nie nakładamy jakichś barier, że jeżeli jest małżeństwo, czy tam para, partner, partnerka, czy odwrotnie, mówimy, że każdy z nich ma wykupić dostęp. Byłoby to bzdurą, więc jak najbardziej możesz. Jednakże jeżeli nie będziecie robili tego razem, to osoba, która odtworzy pierwszych ileś tam odcinków, no, będzie zmuszała osobę, że tamta też będzie miała odblokowane te odcinki, które obejrzała ta pierwsza. Także tutaj nie ma absolutnie żadnego problemu, poza tym, że będą te odcinki obejrzane i nie będzie statusu postępu tego całego spotkania, tych wszystkich spotkań, że jedna osoba, on będzie po prostu przypisany do jednej osoby. Pytanie drugie. Skąd otrzymam powiadomienie o live, skoro nagrania nie będą publiczne? Każdy, który przystępuje do roku zdobywcy, podaje nam adres e-mail, i właśnie na ten adres e-mail będą przychodziły wszelkie maści powiadomienia, wszystkie informacje dotyczące roku zdobywcy. Tak samo będzie z live'ami. Live'y, które będą raz w miesiącu, bo takżeśmy się umówili w roku zdobywcy, że w poniedziałek należy do mnie, piątek do Łukasza i raz w miesiącu będzie live, na którym będzie można zadać pytanie, albo też usłyszeć naszych znamienitych gości i wszystkie powiadomienia dotyczące live'a będą pojawiały się w mailowych skrzynkach. Pytanie drugie. Czy przed live będzie można zadać pytanie prowadzącym i gościom? Oczywiście, że tak. Do tego jest nawet specjalny adres e-mail, który każdy z Was otrzyma no, w momencie uruchomienia roku zdobywcy. I na ten adres, wpisując w tytule, czego dotyczy pytanie, będzie można takie pytanie zadać czy mi, czy Łukaszowi, czy też gościom, którzy będą uczestniczyli w wydarzeniach live. Ci goście będą zapowiadani z dużym wyprzedzeniem, także będzie jakiś czas, aby zadać im pytanie kolejne. Czy inna strefa czasowa? Mieszkam w Stanach, a chciałbym być podczas live. Co z tym zrobić? No niestety, wszystkie live y będą odbywały się wedle czasu polskiego, zimowego, a potem letniego, no bo cały program będzie trwał 12 miesięcy. No i niestety, jeżeli chcesz uczestniczyć w live na żywo, a nie oglądać jego zapis, to no, będziesz się musiał, albo musiała, nie wiem kto to napisał, dostosować do czasu polskiego. Transmisja na żywo ma to do siebie, że no, jednak większość użytkowników, Większość kursantów jest z Polski, i nam naprawdę trudno z Łukaszem będzie nagrywać kolejne, czy prowadzić kolejne live y dla innych stref czasowych. Także obligatoryjna jest strefa czasowa obowiązująca w Polsce. Kolejne pytanie. Czy Rok Zdobywcy będzie zawierał medytacje prowadzone, nagrania transowe? Oczywiście, że tak. Będzie ich kilka przez cały rok. Będą ode mnie i będą od Łukasza. Pojawią się nie od razu na samym początku, ale gdzieś w połowie. Będą dostępne do pobrania na smartfon, na tablet, na komputer. Będą dotyczyły aspektów poruszanych właśnie w Roku Zdobywcy, bo jest wiele technik, wiele metod, wiele patentów, które wymagają czy twórczej wizualizacji, czy oparcia właśnie o trans, o medytację dynamiczną. Także będą na 100% takowe transy. Kolejne pytanie. Jaki podmot odpowiada za system ratalny w roku zdobywcy? Otóż, moi drodzy, już jest system ratalny. Obsługuje go Sat żeby skorzystać z tychże rad i tych pytań, raty, jest jakieś zatrzęsienie. Należy dodać rok zdobywcy do koszyka. Potem, będąc w tym koszyku, wybrać przelewy 24, P24, nie blik, tylko P24 i tam z jedną z opcji po lewej stronie na samym dole są raty. I tam trzeba kliknąć, wymienić wszystkie dane, wypełnić i zazwyczaj po kilku minutach jest odpowiedź od Satandera. I ja z tego co wiedziałem, już jest kilkanaście osób, które skorzystały z rat. Także by działa, by szczegóły z znajdziecie logując się, na, znaczy wchodząc na sklep wiedza.mediteusz.pl albo na rokzdobywcy.pl, tam jest system ratalny, który należy sobie kliknąć w momencie, kiedy wybiera się płatność. Czyli najpierw P24, Przelwy 24 i na samym dole jest raty i, i płatności, wybrać Sat i sobie wszystko wpisać. Kolejne pytanie. Czy będę mogła pobrać wideo i oglądać, kiedy nie mam dostępu do internetu. No, niestety nie. Wszystkie aktywności wideo, które będą w roku zdobywcy, nie będą do pobrania. One będą hostowane na platformie edukacyjnej, takiej, która jest stworzona, wykupiona przez nas specjalnie do roku zdobywcy, i tam, że będzie można oglądać owe materiały wideo. Będzie można pobrać jedynie MP3, no więc, siłą rzeczy, bez dostępu do internetu oglądanie wideo nie będzie możliwe. Wideo będzie rejestrowane w Full HD, także to też Będą objętościowo dosyć duże pliki, więc jeżeli będziesz chciała, albo chciał, chciała oglądać, znaczy uczestniczyć bez internetu, uprzednio należy, będzie, należy trzeba będzie pobrać plik P3, który wgrywasz do telefonu, do smartfona i z tego urządzenia używasz. Kolejne pytanie. Czy do roku zdobywcy będzie można przystąpić, jak wystartuje i jaka będzie cena? No oczywiście, że będzie można przystąpić. My nie zamykamy roku zdobywcy. Ta nazwa rok zdobywcy jest nazwą umowną, bo to chodzi o pełnych 12 miesięcy, o wolumen czasu, który zazwyczaj. Pozwala nam wprowadzić trwałe zmiany w życie. Będzie można przystąpić i w październiku, i w listopadzie, i w styczniu, i w lutym, i tak dalej, jednakże na dziś dzień jeszcze nie wymyśliliśmy ceny. Na pewno ona będzie dużo wyższa niż ta, za którą przystępowali ci wszyscy, którzy licznie już zapisali się na rok zdobywcy, no z prostego powodu miejmy dla nich szacunek i kłaniemy się nisko do samej ziemi, że mieli na tyle jaj i na tyle postanowienia, żeby przystąpić do czegoś, co jeszcze nie wystartowało. Także będzie można przystąpić jednak, Także nie wiemy, jakowa będzie cena. Kolejne pytanie. Leczę się psychiatrycznie. Czy mogę uczestniczyć w roku zdobywcy? Tak, bo rok zdobywcy to nie jest żadna magia, nie jest żadne voodoo, ani żadne sytuacje, które w jakikolwiek sposób mogą przebiec na system leczenia twojej choroby. Ja bym skonsultował to z lekarzem psychiatrą. Tam nie będzie żadnych triggerów, które mogłyby negatywnie wpłynąć na ciebie. No jednakże konsultacja, zapytanie, zadanie pytania lekarzowi na pewno Wyjdzie ci na dobre. Kolejne pytanie, jakie będą poza nagraniami materiały dodatkowe? Będą jakieś karty pracy, to na pewno, bo już wiemy, bo się opracowują. Będą wspomniane przeze mnie medytacje, prowadzone medytacje dynamiczne, nie lubię stwierdzenia, medytacja prowadzona. Prowadzić to można siebie za rękę albo auto. Będą polecane książki, będą e-booki, będzie tych materiałów sporo przez te 12 miesięcy kolejne Jakie metody w roku zdobywcy jakiej metody w roku zdobywcy będzie najwięcej nie mam, że chodzi tutaj o system tu będzie naprawdę duży cross i Mariasz wszystkiego. Będzie na pewno NLP, będzie metoda Sylwy, będzie hipnoza, będzie transhipnotyczny, będzie ogólny coaching, bo rok Zdobywcy to taki program ogólnorozwojowy. My nie chcemy się zamykać na jakieś tam wiesz, że będzie tylko Sylwa, bo tylko Sylwy. Są trenerzy Sylwy, którzy notabene i tak będą kościli w roku Zdobywcy. Nie chcemy się zamykać na NLP, no bo od tego jest kurs NLP, żeby sobie skończyć. Jednakże wyjęliśmy z wielu rozwojowych metod, to te patenty, te skill te techniki, które naszym zdaniem są efektywne i z których można skorzystać od tak i używać. Jestem studentką drugiego roku psychologii. Czy rok zdobywcy może przydać mi się w rozwoju jako psycholog? No Oczywiście, że tak wiesz. Rok zdobycy to, jak powiedziałem, ogólnorozwojowy program. On zamiata życiówkę, ale będzie tobie, jako przyszłej psycholożce, pokazywał pewne patenty, których można użyć do pracy z coach i z pacjentem, więc jak najbardziej tak. Czy będą odcinki, w których powiecie, jakie kanały, podcasty warto słuchać, a jakich nie warto? Bo jak to mówi, Mediteusz to styropian. To znaczy, na pewno będziemy mówili, jakich warto słuchać i jakie warto oglądać. Bo. Tak będzie zbudowany rok zdobywcy. Nie nam oceniać wartości innych kanałów. Ja jestem trochę daleki od wymieniania ad persona wszystkich tych rzeczy, które mi się na przykład nie podobają, albo które według mnie są jakimiś stereopionowymi wydmuszkami, których w internecie naprawdę fajnie. Na pewno ja nie polecam wszystkich tych kanałów i tych podcastów, które mówią, że tylko sieć pachnie, i medytuj, transu i wszystko się samo zrobi, no bo. Jakby nie zrobi się i to już ustaliliśmy. Czy będzie jakiś plan odcinków od pierwszego do końca z tematyką poruszoną w każdym kolejnym? Nie, nie będzie. My mamy plan z Łukaszem napisany i jakby nie chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy uczestnicy będą korzystali z czegoś selektywnie bardzo, czyli obejrzą pierwszy, dwudziesty pierwszy, piętnasty i tak dalej odcinek. Nie, nie będzie. Będzie komunikacja, czego dotyczy odcinek, o czym jest w momencie, kiedy dostaniesz powiadomienie na skrytkę e-mail, że dany odcinek odcinek jest dostępny na platformie. Czy będę mógł słuchać nagrań na iPhone'ie? Chodzi o MP3. A mnie mam o to chodzi, że jakby iPhone ma trochę skomplikowane wgrywanie plików MP3. Tak, jest na to rozwiązanie. Należy takie pliki MP3 wgrać sobie na swojego Google Drive i stamtąd na przykład Cloud Playerem odsłuchiwać. Nie ma najmniejszego problemu. Wielu osób, którzy korzystają z audiobooków na mediteusz.pl, właśnie mając iPhone'a, tak to obchodzą. I Zresztą sam używam tego telefonu i, i też słucham wielu audiobooków poprzez właśnie cloud player, czyli wgrywam wszystko na Google Drive a potem stamtąd słucham i to jest super jedyna mina, trzeba mieć połączenie z internetem albo należy pobrać uprzednio wszystkie pliki właśnie z Google Drive na telefon. Pytanie kolejne. Jeśli po zakończeniu dostanę komplet nagrań audio, to co z dostępem wideo? Czy też będę mogła je pobrać? Niestety nie. Dostęp wideo jest twój na zawsze i my tutaj ustaliliśmy z Łukaszem, że będzie na pewno hostowany przez najbliższe dwa lata od momentu uruchomienia całego roku zdobywcy. Pliki MP3 będzie można pobrać. Jeżeli kiedykolwiek zadecydujemy, że rok zdobywcy kończy swoją działalność całkowicie, wtedy oczywiście wszyscy dostaną paczki. Łącznie z audio i wideo do pobrania na komputer. Jednak do momentu, kiedy rok zdobywcy będzie trwał, a na pewno przez dwa kolejne lata, dostęp do nagrań wideo będzie wyłącznie po zalogowaniu się na platformę i tam będzie można oglądać. Inaczej zaś jest z plikami MP3, które będzie można pobrać, wgrać sobie do telefonu i używać, kiedy się żywnie podoba. Czy mogę uzyskać fakturę VAT, którą opłaci mój pracodawca przelewem? Oczywiście, że tak. Należy napisać na cześć małpamediteusz.pl i opisać całą sprawę, a wyśle wyślę taką fakturę do tego kogoś, ktoś ten opłaca i, i, i będzie wszystko e, tak, jak należy. Czy 10% rabat w sklepie Mediteusza i podświadomość w praktyce działa tylko podczas trwania roku zdobywcy? Dokładnie tak. Przez 12 miesięcy od momentu, w którym jesteś uczestnikiem, masz 10% rabatu na sesję, na wszystko w sklepie Mediteusz i podświadomość w praktyce. Rozumiem, że do odcinków, które zostały opublikowane, będzie można wracać w każdym momencie. Dokładnie tak. Do wideo te, które zostały opublikowane i obejrzane przez siebie, będzie można wracać w każdym momencie. Audio, tak jak powiedziałem, również pobierasz na telefon, wgrywasz, czy tam tablet, komputer i również, kiedy tylko dusza zapragnie, będzie można do nich powracać. Czy mogę zaksięgować fakturę, którą otrzymam po zakupie? Oczywiście, że tak. Tu jakby podmiotem fakturującym jest spółka ZO, Jest opisane co i jak. Jest to normalna, regularna polska faktura VAT, nie żadna angielska, ani żadna inna, tylko normalna polska, taka z NIPem i, i i tymi wszystkimi rzeczami, które konieczne są do tego, aby zaksięgować daną fakturę. Czy będą raty PayPal? Nie, nie będzie. Doświadczenie mówi po programie totalnej zmiany, że to nie działa, więc nie będzie. Jest satander, są raty satandera, można korzystać. Na ile rat można rozłożyć płatność? Z tego, co się orientuję, bodaj na 12, chyba, ale nie jestem pewien, 10 albo 12 rat. Wiecie, w całej kwocie, która, która jest kwotą za rok zdobywcy, to wychodzą jakieś naprawdę dosyć nieduże pieniążki. Ale no, sprawdźcie. Tam są jakieś warianty do tego, aby to sobie rozłożyć. Prawdopodobnie 12. Czy będzie aplikacja Roku Zdobywcy? Nie, niestety nie będzie, nie ma to sensu. Będzie dostęp do platformy, która działa wyśmienicie na urządzeniach mobilnych i na komputerze. Będzie można z tej i z tej strony oglądać, a MP3 będzie można sobie poprać. Wiecie, my nie chcemy też dewelopować aplikacji, która będzie tam kosztowała ileś set tysięcy złotych tylko po to, żeby, żeby sobie zrobić coś ładnego. Są ku temu gotowe rozwiązania, które działają fenomenalnie, więc nie ma to najmniejszego sensu. Um, czekajcie, bo się zgubiłem. Aplikacja. Czy będą do odcinków zapraszani trenerzy Sylwy, NLP i Kołczowie? Tak będą to, tak jak już powiedzieliśmy niejednokrotnie. Będą i trenerzy NLP, i trenerzy Sylwy i Kołczowie. I będziemy się spotykali po kilku miesiącach od rozpoczęcia i zagrania takiego koru roku zdobywcy. Będziemy się z nimi spotykać. Czy rabat 10% będzie się łączył z innymi rabatami u Mediteusza i Łukasza? Nie. No, więc jeżeli się pojawi jakaś promocja na sklepie wiedza-mediteusz.pl i będzie ona wyższa nie 10%, nie, to się nie będzie łączyło, no ale to siłą rzeczy się rozumie. Ale jak tych promocji nie ma, zawsze możesz skorzystać z tego 10% rabatu. Czy rok zdobywcy pomoże mi w pozbyciu się nałogów? Słuchaj, w pozbyciu nałogów nie pomoże ci nic poza Twoją decyzją. Czyli, jeżeli podejmiesz decyzję, że rzucasz nałogi, no to jest pierwszy krok do tego, żeby z tymi nałogami się rozstać. A wszystkie metody, wszystkie sesje i tak dalej, one są jedynie mm, pomocne w tym, żeby, mm, żeby, mm, żeby tych nałogów się pozbyć. Więc z jednej strony tak, z drugiej nie. Ja zawsze zalecam y, podjęcie decyzji i udanie się do Specjalisty, który zajmuje się danym nałogiem, a potem oczywiście w ogólnym rozwoju, w ogólnej rozwojowej bańce stwarzania swojego życia lepszym, lepszym i lepszym, oczywiście możesz przystąpić do roku zdobywcy. My też nie chcemy tutaj opowiadać jakiś bzdur, że wiesz, rok zdobywcy działa na wszystko, na koklusz, na, na narkotyki, na alkohol, na papierosy, na niespełnioną miłość czy na dziurawą oponę. No bo tak nie jest. Więc jeżeli masz nałogi jakoweś, to bardzo proszę udaj się do specjalisty, tam z nim przepracuj. Pewne rzeczy i przede wszystkim podejmij decyzję, ze, z owym nałogiem zrywasz, a potem zapraszamy do roku zdobywcy. Chociaż od razu też możesz, ale jakby nie warunkowałbym przystąpienia do roku zdobywcy po to, żeby pozbyć się nałogów. Na pewno będzie pomocny, bo będzie wiele technik, będzie wiele narzędzi ku temu, żeby się zmotywować do pewnych zmian w życiu, no ale jednakże specjalista od danego nałogu to specjalista. Czy będzie coś o astrologii, numerologii i tarocie? Absolutnie nie. Mam nadzieję, że nigdy nie dożyje czasów, że kiedykolwiek będę mówił o tarocie astrologii i numerologii. Czy nadal mediteusz będzie mówił słuchawki na słuchawki, na słuchaczki? I słuchacze, strasznie mnie to irytuje. Jak będzie, to nie zniosę do roku zdobywcy. Jak nam przykro, nie spotkamy się w takim razie w roku zdobywcy. Taka jest konwencja słuchaczy i słuchawki: jest coś, co się przyjęło od kilku lat już i nikomu nie robi problemu. Od czasu do czasu wybucha taki rodzynek, który sobie nie życzy. No i więc jeżeli nie życzysz sobie, żeby ktoś się nazywał słuchawką, to po prostu nie słuchaj codziennika, nie przystępuj do roku zdobywcy. Jest zyliard innych kanałów, na których tego się nie robi. Czy można kupić rok zdobywcy bliskiej osobie w prezencie? Jeśli tak, to jak zostanie wysłany? Należy kupić sobie, że tak powiem, ładnie, a potem napisać do nas maila z numerem zamówienia, żebyśmy zmienili adres e-mail. I to wszystko. A nie, jeszcze jedna. <laughs> jeszcze jedno pytanie. Czy będą poruszane zagadnienie odnośnie zdrowia fizycznego i psychicznego? Tak będą, bo na tym też polega dobrostan ludzki, żeby wszystko było synergicznie i żeby wszystko było spójne i budowało jeden ogólny ludzki dobrostan. Także na pewno będą dietetycy, na pewno będą kołczowie zdrowia, na pewno będą lekarze i psychiatrzy, i tacy ogólni, którzy będą odpowi odpowiadali na wiele pytań. Posłuchajcie, ta, ten, ten cały pęd do zdobywania, osiągania, kreowania swojego życia lepszym, lepszym i lepszym naprawdę bierze w łeb w momencie, kiedy zdrowie jest jednym z największych deficytów. Jeżeli masz deficyt zdrowia, to co ci po tej całej kasie, tych spełnionych miłościach, wiesz, tych podróżach i tak dalej, jak Twoje zdrowie jest w takim, a nie innym stanie? Oczywiście fajnie jest chorować, jak się ma dużo pieniędzy, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że możesz korzystać z porad najlepszych specjalistów na świecie. Fajnie jest chorować w momencie, kiedy ktoś bliski jest przy tobie, no ale tak naprawdę to nie fajnie jest w ogóle chorować, czyli zdrowie też będzie bardzo częstym tematem roku zdobywcy, dlatego, że wielu w tym całym pędzie do sukcesu, do zmian, do osiągania, zdobywania pogubiło się właśnie ze zdrowiem. Ja znam wielu ludzi, którzy doszli na sam szczyt, jednakże osiągnęli i zdobyli, a są wrakami. Tylko dlatego, że na ostatnim miejscu stawiali swoje zdrowie. I to było ostatnie pytanie: roku zdobywcy. Dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze, startujemy 1 października, wyjątkowo we wtorek, no bo 1 października jest we wtorek, ale już potem Łukasz w piątek, i potem już od poniedziałku, poniedziałek i piątek spotkania w roku zdobywcy. Szczegóły znajdziecie na rokzdobywcy.pl. Tymczasem kłaniam się nisko do samej Ziemi, co złego to nie ja. Bardzo dziękuję za tak liczne zapisy. Na rok zdobywcy i naprawdę obiecuję wam ze swojej całej łysej, mediteuszowej strony, że naprawdę będzie warto, że ten rok będzie rokiem zmian. Na razie.